Siemaneczko, witajcie. Witajcie w kolejnym vlogu. Wróciliśmy już ze Śląska. Jesteśmy u siebie na Warmii i Mazurach. Pracy jak zwykle jest dużo, natomiast to, co zaplanowaliśmy, zaczniemy od następnego tygodnia, od poniedziałku. Natomiast po powrocie zaplanowałem, że pierwsze, co zrobię, to udam się na spacer jak kot, żeby zaznaczyć i odwiedzić swoje ścieżki. A teraz wejdziemy sobie na Majdan Grodziska, takim oto pomostem drewnianym. Ale zanim depniemy tam u góry na Majdanie, zobaczcie, po lewej stronie Grodzisko usytuowane jest nad Jeziorem Suskim, pięknym, atrakcyjnym miejscu i do tego z zachowanymi, pięknymi, suchymi fosami. Pięknie, zobaczcie, jaki kształt zachowanego Grodziska i tej fosy. A teraz idziemy sobie dalej na Grodzisko. Jest to Grodzisko, które zostało tutaj zdatowane przez informacje historyczne i badania archeologiczne na XIII wiek. Jesteśmy teraz na Majdanie. Wejdziemy sobie do tego kamienia pamiątkowego, który został tutaj wkomponowany. Jest tu też tablica potwierdzająca to, co mówię, że jest to zabytek archeologiczny, Grodzisko z XIII wieku. Ale te kwiatki wokół tego kamienia to zostało zrobione przez współczesną młodzież, która tak naprawdę pewnie się nie interesuje miejscem i całą historią. Zrobimy sobie dwa łopkręty na tym oto Grodzisku, wyżej, niżej, żebyście zobaczyli dokładnie, jak ten obiekt zabytkowy wygląda. No i idziemy dalej do wyjścia, już teraz do domku, do Ewelinki i do Hani. Zobaczymy, co tam dziewczyny sobie robią, jak spędzają dzisiejszy poranek. Dzisiaj był bardzo długi, intensywny dzień. Byłyśmy z Hanią na urodzinkach u mojej siostrzenicy. Było bardzo dużo zabawy. Hania się wyhasała, wyszalała. Krzysiu, jak to Krzysiu, swoimi ścieżkami poszedł sobie na alejkę, hasał po lesie, a za chwilę zbieramy się jeszcze na grilla. Siemanko, widzowie. Dawno już się nie widzieliśmy, ale dzisiaj byłam na urodzinach u kuzynki i sobie zrobiłam sobie tatuaż i twarz pomalowałam na Pikachu. Jeszcze widziałam takiego Pokemona, ale to było takie przebranie i asystentka takiej pani, ona się przebrała za tego Pikachu. I jeszcze je podrzuciła i podrzucali tak dzieci na takiej chuście wielkiej. Ja miałam też takie zabawy, ale już podrzuca się piłkę, aby nie wypadła poza chustę. Podrzucali, aby to nic nie bolało. Fajnie było. Nasza Tosia ma problem natury osobistej, macieczkę. Żebyście widzieli, ile u nas wokół domu lata psów. Musimy ją pilnować, żeby znowuż tam tu nie przyciążyła, żebyśmy po raz kolejny przypisanymi dziadkami od Tosi nie zostali, prawda? Także jest wesoło. Musimy ją zabezpieczyć, żeby nam nigdzie nie uciekła, bo ostatnio wychodziliśmy. No i oczywiście garaż zapomnieliśmy zamknąć. To sobie drzwi uchyliła nosem, poszła w długą i mój brat ją z pobliskiej plaży przyprowadził. I teraz myślimy, będą szczeniaczki czy nie. Tato, natomiast sami z siebie... Tato, no bo ona się przyzwyczaiła chodzić na dwór sama.
Na ból sama, tak? Ona się przyzwyczaiła. No się przyzwyczaiła, ale teraz nie może, bo macieczkę i może zajść w ciążę. I będziemy mieli szczeniaczki. Ta jasne. No ta jasne, ta jasne. To gacie jej założyć. No założymy jej gacie. Jak będziemy ją wypuszczać na dwór. Twoje gatki. To ucieknie, no i będzie śmierdzieć. Ale twoje gatki założymy, tak, Hania? Tak, na gumeczkę. Na gumeczkę. Pupilek nasz. Proszę. Coś się wykrzywiło. Gasu! A ma tu nic ten. Nie, nie ten. Gazu, gazu! A ma tu takie po prostu, wiesz? To się nie wykrzywia. Dotarliśmy na miejsce, na ogród brata. Mały ogród, ale schludny, zobaczcie sami. Szklarenka. Gryl się pali. Tutaj ma taką fajną altaneczkę. Tu wam pokażę zaraz. Ma łoczko wodne. A teraz dotrę do grilla. Pokażę wam, co będziemy dzisiaj na kolację mieli. Jakie papu będzie. Grill ładnie wkomponowany, kamienny, zobaczcie, ser prosto z gór, bo brat był w górach. Grzanki, nie wiem z czym, ale są, pewnie czosnkowe. Kiełbaska tradycyjna, no i ta, co mnie najbardziej interesuje, to ta folii, bo ja takie jadam. Nie lubię z kopciucha obkopcone, tylko folii zawinięte. Teoretycznie trochę zdrowsze. Korzystając z tego, że jestem u brata, pokażę wam ciekawostkę, przesąd, tradycję, jakkolwiek tak to zwał, tak zwał, ale prawdopodobnie to przynosi powodzenie i nikomu nie brakuje w życiu kasiory. Mój brat zakupił sobie obraz, zobaczcie, obraz Żydka. Tradycyjny obraz, który można dostać praktycznie wszędzie i wpiął tutaj zeta. I przesąd jest taki, że raz w tygodniu trzeba tą złotówkę wypiąć, porysować obraz, przemieścić go na drugą stronę i obraz przewieźć do góry nogami. Czy ten przesąd działa, czy nie? Mój brat jest przekonany, że działa. No i wszystkim, którym to sugerował i odnieśli się do tej sugestii, zakupili obraz, włożyli monetę i odwracają raz w tygodniu ten obraz, nigdy mi nie brakuje kasy. Chcecie? Spróbujcie, przekonajcie się sami. Może to głupie, może nie, ale coś trzeba w życiu wierzyć. Jeszcze odniosę się do samego tego obrazu, który ma przynosić powodzenie finansowe w życiu. Jest to obraz dwóch Żydów, którzy zliczają pieniążki i wpisują ją w księgę rachunkową. Także tego typu obraz z taką oto monetką, o tutaj, jakąkolwiek włożoną w obraz, pocieraną i przekręcaną, właśnie daje te powodzenie finansowe.